Siema mordunie moje prześliczne, dawno mnie nie było na tym kanale. Aż zapomniałem, że on istnieje w ogóle. Słuchajcie, zobaczcie co tu jest. już się jaram. Słuchajcie, wóz straży pożarnej Mercedes Vito, kupiony był w tamtym roku już w straży pożarnej. Pozbywali się tego. Kto wie, niech sobie zobaczy, skąd ten samochód pochodzi, co to za herb. Taka zagadka przy okazji. Mercedesik Vito 2002, on jest bodajże. Wymontowałem mu już tutaj, miał takie szafki na szynach tutaj, naprawdę porządnie zrobione. Samochód, tak jak mówię, po straży pożarnej. Zobacz co tutaj było. Jakie okablowania. Zobacz jakie sterowanie tutaj, dodatkowe prądy, zasilania, wtyczki, sterowniki. To wszystko działało. To wszystko działało, no ale to mi o dodatkowe ogrzewanie pomieszczenia. Webasto tam mamy, sterowanie, wszystko jest na wypasie. Proszę, automat. I co my tu mamy? Kilometrów? No za często się na tej wsi nie paliło, bo samochód ma oryginalnie, proszę Ciebie, 130 przejechane. Także, no jest uświntuszony, trzeba to wszystko rozebrać. Tam zobacz, jakieś Sibiki, nie Sibiki, nawet nie wiem co to jest. Wszystko do rozbiórki jest. I co robimy? Co robimy? Robimy z tego kampera. Proszę bardzo. Jest piękny, nie? Te wszystkie żółte naklejki. Kurde, ile ja się tutaj muszę namęczyć z tym. Ja już Ci mówię, w czym jest problem. Może ktoś ma jakiś pomysł. Bo te naklejki... Chodzi jagnówka, normalnie chodzi jagnówka. Samochód w ogóle niezużyty. Jak to straż pożarna? Oni dbają o samochody. Oczywiście, zderzaczki będziemy lakierować lakierem strukturalnym, poliuretanem, na czarno, żeby było cacuszko. Tu jakieś ognisko rdzy. Tu trzeba będzie to naprawić. Będziemy naprawiać. I teraz tak, te wszystkie żółte naklejki będę zrywał. I teraz, tylko zobacz sobie jeden z drugim, ile tych naklejek tutaj jest. Od gruma i ciut. Tutaj już zerwałem. I teraz tak, ja mam kilka metod na zerwanie tych naklejek. I powiem Wam, w tym przypadku żadna się nie sprawdza. Także jedynie co jest, to kółko gumowe i jazda centymetr po centymetrze. I nie ma tutaj innej możliwości. Robiłem już na parę, specjalnymi środkami do usuwania kleju. Na ciepło nic nie pomaga. Rozpuszczalnikiem nic tego kleju nie bierze. Także ręczna robota. A to Basia przyjedzie, to ona sobie to będzie milimetr po milimetrze dbała, ja będę robił mechanikę. Ogólnie samochód w stanie technicznym, jeżeli chodzi o technicznie, jest w stanie super. Oczywiście będziemy go, tu zobaczcie, przyłącza jakieś wszystko na prąd, na to, na tamto. Blacha, nierdzewka, na złom sprzedam. Samochód, już pokazuję Ci, jak samochód odpala. Samochód jest zimny. Zobacz, jak on pali. Przy 130 tysiącach, a pociąga jedzie. Zakłócenia będzie mieć. Ten. Chociaż akumulator jest wyczerpany, tak powiem. Podłączyłem mu, bo on stał długo. Tutaj, o, leży akumulatorek sobie, tak podłączony tylko na krótko, na kabelki, od tak sobie, żebym tylko odpalił. Auto pali jak nowe. Zobacz, ile tutaj ma dziadostwa podłączonego. Jakieś napisy i tak dalej, skróty, demo, zero, vero, nie wiem co to znaczy w ogóle wszystko. Wszystko trzeba będzie podrywać, poczyścić. To nawet, nie wiem co to jest, to jakiś telefon, nie wiem, żeby to nie była katapulta. Motor Weiblauf. Co za pierdoły jakieś. Alarmy. To była ta syrena. Nie mamy. Webasto. To już pokazywałem. O, tu się w palca walnąłem. A wiecie dlaczego? Bo się śmiałem z mojej żony, że się drzwiami przyczasła i sam się dwa dni później w palca walnąłem. Jak to się mówi? Nie śmiej się dziadku z czyjego wypadku. No i się je walłem w palucha. Bolało. Żona się śmiała. Także czekam, kiedy znowu ona teraz się walnie w palucha. Także mamy taką furę. I teraz tak, w skrócie, co będziemy z nią robić? Z tą furką będę robił coś tak na wzór wiejski. Taka przyjemna, żeby była. Białe kolorki, jakieś stonowane może takie mleczne, jakieś firaneczki, pierdoły, łóżko rozsuwane. No oczywiście, małe to jest. Tam nie będzie kibelka, tam nie będzie prysznica, ani takich innych rzeczy. Ktoś będzie chciał, to sobie będzie mógł kibel przenośny tam gdzieś wstawić pod spód, może dołożę. Ale żeby można było sobie ugotować, żeby można było się przespać.
tym samochodzie. Na pewno założę mu webasto takie postojowe, nie takie jak tam jest na silniku, bo to nam niepotrzebne, tylko webasto postojowe założymy mu. Tak gdzieś z 5 kW tutaj wystarczy w pełni, to jest małe pomieszczenie. Jednego czego żałuję, to od razu mówię, ten samochód ma te fotele obracane. I nie będę mógł tego wykorzystać. Nie będę mógł tego wykorzystać z tego względu, że to jest krótka wersja. To jest krótka wersja. O, centralny zamek ma samochód, który nie działa czasami. I teraz tak. Ja muszę mieć łóżko. Chcę zrobić łóżko dwumetrowe wyro, żeby się można było wygodnie wyspać. Ja widziałem, niektóre kampery mają łóżka po 1,70 m, 1,80 m i potem człowiek śpi skulony w pozycji, jak to się mówi, embrionalnej. Chore. W kamperze trzeba się wygodnie wyspać. To jest dla, według mnie, najważniejsze łóżko. Także na pewno tutaj przyjdzie wyro, tu przyjdą szafeczki, łóżko będzie składane tak, żeby można było usiąść tutaj, zjeść. Albo na odwrót, albo z tej strony, a tutaj szafki, żeby z tamtych drzwi też korzystać. Chociaż one, nie wiem, czy będę ich te drzwi wykorzystywał. Może je po prostu zlikwiduję, zamknę i koniec. Nie wiem jeszcze, po prostu no, patentów jest milion. Wezmę sobie to, rozrysuję w jakimś programie komputerowym, nie ma. Kiedyś to robiłem w SketchUpie. Chyba tak się to nazywa, SketchUp. Na Windowsie jeszcze starym, także zobaczymy. Może mi się uda. Słuchajcie, co wy o tym myślicie? Czy ktoś przebudowywał już takiego kampera? Robił ktoś z was takiego kampera? Macie jakieś doświadczenia? Z chęcią bym wysłuchał, co tam macie do powiedzenia. Piszcie mi w komentarzach, proszę was bardzo, bo ja tam za bardzo pojęcia nie mam. Robiłem tam różne techniczne rzeczy, tam typu webasta i tak dalej, kilka razy zakładałem, no ale mówię, typu całego po prostu kampera nie robiłem. Tylko sobie tak pomyślałem, bo ja kiedyś miałem taką stolarnię małą i wszystkie narzędzia do stolarni mam. Łącznie nawet z CNC, jak widzieliście na wideo, tam mam nawet piłę stołową, fakt, że jest rozebrana, ale mam piłę taśmową i tak dalej, frezarki różnego typu rodzaju, CNC i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to mam. Także sobie pomyślałem, znam się na samochodach, znam się na drewnie, dlaczego nie połączyć dwóch w jednym i nie zbudować kampera. Także mówię, znam się na drewnie, ale nigdy nie wkładałem szafek drewnianych do samochodu. Muszę się przyznać. Także będę patrzył, jak to jest. Wiem na pewno, że żeby samochód przegląd przeszedł, tutaj wyciągnąłem te szafki do namiotu, te ze straży pożarnej. Tu są te. O, jeszcze miał fotel dodatkowy. Kurde, ta straż, powiem wam, no, miała porządne te rzeczy. Naprawdę porządne rzeczy. I z tego, co wiem, to szafki w kamperze muszą być takie, żeby się nie otwierały. Czyli tu jest na przykład, o, trzeba przekręcić i dopiero przesunąć. To wiem na 100%, że tak musi być, no. Także będziemy na pewno, tylko, no zobaczcie, no to są lata 90, 2000, no to są, jak to wygląda, te kolory. Zrobimy nowe szafeczki, na 100%, no. Także będzie wszystko nóweczka, zamki się pokupi. Myślę, że parę tysięcy euro włożymy w tego kampera, także słuchajcie, piszcie mi, ja jestem otwarty i poszalejemy tutaj troszkę. Poszalejemy troszkę, żeby ten kamperek był ładny, przytulny. I może kiedyś się spotkamy gdzieś w trasie. A nie to go zrobię, sprzedam i będę bogaty. Będzie można zapiekanki kupować, hamburgery, hot dogi. Super. Także czekam na wasze opinie, komentarze. Ode mnie to wszystko. Czym ta się ciepło. Cześć.